Starożytne cywilizacje zawsze wzbudzały ciekawość ukrywanymi przez siebie tajemnicami z początków życia ludzkości. Bułgaria to jedno z najstarszych państw w Europie, które od swojego powstania nie zmieniało swojej nazwy. Bułgaria odziedziczyła skarby kultury starożytnej cywilizacji, która rozkwitała na tych terenach. Naród ten nazywa się Trakami. Według Herodota Traci to po Hindusach największy naród w starożytności. Ziemia ich nosi imię słynnej nimfy Trakę, która była ozdrowicielką i wróżką. Jeden z najsłynniejszych bohaterów świata starożytnego był gladiator Spartacus, trak z plemienia Medii. Spartacus był przywódcą największego powstania niewolników w Imperium Rzymskim. Najsłynniejszy muzyk starożytności Orfeusz też był trakiem. Urodził się w górach Rodopi, gdzie rozkwitła jego mityczna miłość do Eurydiki. Właśnie w Rodopach Orfeusz zszedł ze swoją ukochaną do podziemnego świata. Przypuszcza się, że w Rodopach znajduje się jego grób. Ślady po mitycznym bohaterze Orfeuszu prowadzą do skalnej świątyni Tatul. W pobliżu tej świątyni znajduje się święte miasto Traków Perperikon. Archeolodzy przypuszczają, że tu znajdowała się słynna w starożytności świątynia Dionizosa. Według Herodota Dionizos jest bogiem trackim, a jego świątynia i wyrocznia w Rodopach była nie mniej znana i uczęszczana niż świątynia Apolina w Delfach. Tracki władca Teres I, który rządził pod koniec VI wieku przed Chrystusem, zjednoczył część trackich plemion w potężne, jak na owe czasy, państwo Odrysów. Mimo swojej potęgi, Traci nigdy nie byli do końca zjednoczeni. Na początku naszej ery ziemie trackie zostały opanowane przez Rzymian. Na przestrzeni wieków Traci wymieszały się z najeźdźcami, Rzymianami, a później ze Słowianami i proto-Bułgarami. I do dziś cywilizacja tracka nie przestaje nas skakiwać swoją kulturą materialną i niematerialną, dziełami sztuki, złotnictwa, skarbami, tajemnicami i zagadkami. Ziemia tracka to kolebka starożytnej kultury europejskiej. Traci posiadali wysoko rozwiniętą cywilizację i kulturę jeszcze przed cywilizacjami Mezopotamii i Nilu. Dowodem na to są trackie złote skarby. Są to najstarsze na świecie obrabiane wyroby z 5 tysiąclecia przed naszą erą. Pochodzą z neolitycznej nekropolii z Warni oraz ze Szlichotnica. Skarb z Warni liczy ponad 3000 przedmiotów ze złota. Imponujące zabytki z czasów trackich znajdujemy w Dolinie Królów Trackich, zwaną teraz Doliną Róż, w pobliżu miasta Kazanwyk. W Dolinie Róż znajduje się jeden z najsłynniejszych grobowców trackich, będący pod ochroną UNESCO. Swoją sławę grobowiec zawdzięcza małowidłom ściennym, które są najbardziej zachowanymi na terenie Bułgarii z epoki wczesnohelenistycznej. W bardzo dobrym stanie są też malowidła z grobowcu Aleksandra koło miasta Haskovo. Malowidła przedstawiają trackie religijne obrzędy, sceny kultu, zwyczajów i strojów. W królewskim grobowcu koło miejscowości Sveshtari, również pod ochroną UNESCO, można podziwiać rzeźbiarski kunszt traków. Pomieszczenie grobowca jest ozdobione kolumnadą figur żeńskich. W Iliadzie Homer pisze o trakach. Oni, traci, dołączyli się i stanęli wraz ze swoim królem Rezos z plemienia Edoni po stronie Trojan w wojnie trojańskiej. Wóz króla trackiego był ozdobiony czystym złotem, a konie trackie byli bielsze niż śnieg i szybsze niż wiatr. Grób każdego króla trackiego był zasypiwany dużą ilością ziemi. Mogiły, które w ten sposób powstały, symbolizowały wrota do wieczności. W grobowcach były wyprawiane święte rytuały i orfickie misteria, a wino było przy nim niezbędne. Homer
wspomina słynne wino Traków jako środek wzmacniający, na który liczyły obie walczące strony wojny trojańskiej. O tym, że Tracy słynęli z produkcji wyśmienitego wina, dowiadujemy się z wykopalisk archeologicznych w Perperikon i Staroselj. W tym rejonie Bułgarii, Srednogorie, położone na południe od góry Bałkan, zostało wydobyte najwyraźniejsze świadectwo wysoko rozwiniętej cywilizacji Traków – skarb z Panegyryszcze. Skład skarbu wchodzi 9 rytualnych naczyń czystego 23-karatowego złota z bogato wyrzeźbionymi scenami mitologicznymi i rozmaitymi przekazami. Na terytorium Bułgarii znaleziono mnóstwo podobnych trackich skarbów. Najważniejsze z nich to skarby z Wilczy Tryn, Rogozensko i Letniszko, przechowywane w różnych muzeach archeologicznych Bułgarii. Ich piękno i kunszt wykonania zostawiają niezapomniane wrażenie. Według źródeł historycznych na początku VI wieku przed naszą erą trackie skarby oceniano na ponad 260 ton przedmiotów ze złota i monet. Według greckiego historyka Tukidita z V wieku Królestwo Traków z plemienia Odrysów jest największym królestwem, jeżeli chodzi o wielkości posiadanego terytorium, przychodów oraz posiadanych skarbów i dóbr. Bogactwo i różnorodność tradycji trackich, nie występujące nigdzie indziej, można zobaczyć i dotknąć wyłącznie w Bułgarii. Jedno z nich to zimowy taniec w maskach – kukieri. Trackie korzenie ma też słynny taniec na żarzących się węglach – miestynarstwo, który jest uznany przez UNESCO jako skarb światowego dziedzictwa kultury niematerialnej. Mimo odnalezienia kilkudziesięciu świątyń, grobowców i mnóstwo dobrze zachowanych skarbów, historia starożytnej Tracji pozostaje tajemnicza i nieprzenikniona. Mimo że Tracy nie zostawili pisemnych zapisów i świadectw, ich bohaterowie i mity są wciąż żywe, a ich sztuka lśni czystością złota. Bułgaria to kraj, który warto zwiedzić i poczuć jego ducha, starożytności i zapach róży.